Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a dzisiaj przychodzę do Was z mangą Billy Bat, tom pierwszy, Naokiego Urasawy. Cała manga w oryginale składa się z 20 tomików, natomiast polski wydawca, którym jest wydawnictwo Hanami, przyzwyczaiło nas już w sumie do tego, że tego typu tytuły wydaje w podwójnych tomach. Tak miało miejsce wcześniej z innymi tytułami tego autora, m.in. z Monsterem, również z Chłopakami z XX wieku. Tak też są wydawane chociażby Saga Winlandzka czy Samotny Wilk i Szczenie. No i właśnie Billy Bat również zostaje tak wydany, czyli de facto my otrzymamy nie 20, a 10 podwójnych tomików. Jest to jak najbardziej genialne rozwiązanie z dwóch powodów. Pierwszy to jest powód oczywiście ekonomiczny, no bo znacznie taniej można zaproponować sumarycznie, jeśli sobie wzięlibyśmy pod uwagę dwa tomiki po załóżmy 200 stron, bo mniej więcej ta manga liczy około 400 stron i mielibyśmy kupić dwa osobne tomiki po 200, aniżeli jeden, który liczy sobie 400, no bo dochodzi nam dodatkowo okładka, koszty pewnie całe produkcyjne wzrastają, dystrybucja i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym 69,99 to jest dosyć atrakcyjna cena za mangę o takiej objętości, o takiej treści. Pamiętajcie oczywiście również o tym, że można ten tytuł kupić z mniej więcej 30% rabatem, chociażby na gildii. Zatem to jest jedna istotna rzecz. Druga to jest przede wszystkim czas, z jakim my tę mangę otrzymamy, bo dzięki takiemu zabiegowi cały proces wydawania tego tytułu na przestrzeni kolejnych lat, miesięcy skróci się, bo gdybyśmy mieli dostać 20 tomów, no to nawet wydawane powiedzmy co 2 miesiące, to ten czas będzie o połowę krótszy, jeśli te tomiki są podwójne. Zatem całość otrzymamy dużo szybciej, mamy też więcej czytania w jednym takim konkretnym tomie, bo to jest 400, a nie powiedzmy te 200 stron. Także wydanie jest standardowe, ja oczywiście Wam tutaj pokażę osobno kadry, na których będziecie mogli zobaczyć różne rzeczy. Jest sporo kolorowych stron, ta historia, no i właśnie przejdziemy sobie tutaj do fabuły. Bohaterem tej mangi jest mangaka, który rysuje komiks w komiksie. Komiks pod tytułem Billy Bat. Tak jak nasza manga nazywa się Billy Bat, tak samo w tej mandze jest rysowany przez mangakę komiks pod tytułem Billy Bat. Billy Bat jest nikim innym jak detektywem nietoperzem, można się domyślić. No i nasz detektyw dostaje pewne zlecenie. Teoretycznie jest to prosta sprawa związana ze zdradą, natomiast bardzo szybko orientujemy się, że tak naprawdę jest tutaj głębsze dno. Generalnie ten wątek się kończy, urywa się po prostu w takim momencie, że nasz mangaka ślęczy nad deską kreślarską i gdzieś tam sobie tworzy kontynuację, dalszą część tej historii. No i pojawia się sytuacja, w której okazuje się, że ktoś mówi do niego, a tym bohaterem naszym głównym, nie powiedziałem tego, przepraszam, jest Kevin Yamagata. Zatem nasz Kevin dowiaduje się, że ktoś gdzieś widział taką postać, takiego bohatera, jakiego rzekomo właśnie Kevin stworzył do swojej mangi. No i tutaj pojawia się czerwona lampka, ponieważ nasz główny bohater nie chce wykorzystywać własności intelektualnej kogoś innego, nie chce być posądzony o plagiat, bo takie ryzyko oczywiście istnieje. W związku z tym postanawia odnaleźć tego pierwotnego, właściwego artystę, który Billy'ego stworzył i od którego prawdopodobnie zaczerpnął inspirację, albo było to zupełnie przypadkowe. Natomiast on sobie nie przypomina, żeby taką postać widział. I tym sposobem akcja przenosi nas do Japonii, do Tokio roku 1949. No dobrze, przejdźmy sobie zatem do analizy tego tytułu, takiej interpretacji mojej wniosków, jakie mi się nasuwają. Przede wszystkim w trakcie będziemy poznawali wiele przeszłych wątków, które tutaj się pojawiają. To
troszkę nas jakby może wybijać z rytmu czytania, bo czytając o czymś nagle okazuje się, że gdzieś następuje przeskok czasowy, przeskok lokalizacyjny. No i te wątki będą się rozprzestrzeniały naprawdę na bardzo wiele różnych okresów, począwszy od feudalnej Japonii, a skończywszy nawet na podróżach kosmicznych i lądowaniu człowieka na Księżycu. Przyznacie, że koncepcja dosyć zastanawiająca, ciekawa i nietypowa jak dla zbudowania jakiegoś trwałego, konsekwentnego opowiadania historii. No ale tak to tutaj się dzieje. No i ta historia jest niczym innym jak pożywką dla miłośników intryg, teorii spiskowych, ponieważ bardzo dużo jest tutaj symboliki, jest wiele tajemnic, tajemniczych symboli, bogów, o których różne postacie, różni bohaterowie wspominają o Bogu, jakkolwiek byśmy tego nie rozumieli. No i różnych trudnych do wyjaśnienia zjawisk, które następują, sięgających swoją genezą prawdopodobnie nawet do epoki kamienia. Jak to dalej się potoczy, to pewnie się dowiemy po prostu w poszczególnych kolejnych tomikach. Nie jest to tutaj jakoś tak mocno zgłębione, nie jest to na razie wyjaśnione po pierwszym tomie. Manga łączy zatem wątki polityczno-gospodarcze, równouprawnieniowe, związane rasowo, również z prawami człowieka, z prawami pracownika. Będzie też taka bardzo ważna rzecz, bardzo ważny element całej tej historii, który przewija się jakby tutaj przez całość i zaczynamy to coraz bardziej zauważyć, to wybrzmiewa, który dotyczy potrzeby zmian, wprowadzenia zmian, konieczności napisania jako historii ludzkości na nowo, ale jest to takie nowe rozwinięcie, kontynuacja tych zdarzeń, które już miały miejsce, lepszego zakończenia, no i właśnie to zadanie przypadnie naszemu protagoniście. I tym sposobem przechodzimy sobie do bohatera, czyli do Kevina, który jest postacią bardzo uczuciową, o dobrych manierach, właściwym, dobrym wychowaniu etycznym. Jest też taką postacią bardzo szybko, której charakter zostaje wystawiony na próbę. Będzie tutaj on szarpany wewnętrznymi takimi rozterkami i stawiany w bardzo niekomfortowych sytuacjach w związku z, powiedzmy, decyzjami, które przypadnie mu podjąć. Delikatnie rzecz ujmując, można wręcz rzec, bo to będą takie sytuacje, w których no, nikt nie chciałby się znaleźć, tak? Dzięki swojemu uporowi, jaki Kevin prezentuje, nie podda się i będzie zmierzał do obranego sobie wcześniej celu. I to przychodzi jemu bardzo naturalnie, co de facto potęguje nam dramatyzm tego bohatera, dramatyzm całej tej sytuacji. Połączenie właśnie tych cech, z jednej strony tej uczciwości, z drugiej strony tej nieustępliwości i dążeniu do osiągnięcia swojego celu, czegoś, co sobie postanowił, spowoduje, że będziemy wręcz współczuć temu bohaterowi, bo on jest tak bardzo autentyczny w tym, co robi, a jednocześnie spotykają go takie złe rzeczy. Jeśli chodzi natomiast o pozostałych bohaterów, pozostałe postacie, które są w tej mandze przedstawione, to chciałbym dodać, że przede wszystkim graficznie będziecie mogli je bez problemu utożsamić z innymi postaciami widzianymi chociażby właśnie w Monsterze, w Plucio, czy w chłopakach z XX wieku. No, pan Urasawa ma pewien taki swój styl, którym się posługuje i właśnie możemy tutaj poprzez wydatnienie tych wszystkich cech, które on najczęściej rysuje, stwierdzić, że jest to jak najbardziej tożsame z tym, co już znamy. I dla jednych może to być zaleta, a dla innych może to być wada, komuś może się to podobać mniej lub bardziej. Generalnie nie jest ten autor odosobniony w tym, że stosuje tego typu, w cudzysłowie, kalki graficzne w konstruowaniu swoich postaci. No i przechodzimy jakby naturalnie do kwestii grafiki. Manga jest narysowana w tradycyjny właśnie dla Urasawy sposób. To, co powiedziałem, ja Wam tu pokażę
A tak mniej więcej to się prezentuje. Są takie realistyczne postacie z lekko kartunową grafiką, które zazwyczaj mają taką aparycję obłych, owalnych twarzy z orlimi nosami. Te nosy są takie wydatne, duże. Swoją drogą jest to dosyć zabawne, że tak wielu rysowników upodobało sobie nos, jaki taki element charakterystyczny, po którym można ich rozpoznać. Tak? Ostatnio mówiłem o pewnym komiksie polskiego autora Krzysztofa Nowaka, gdzie też nos jest takim bardzo charakterystycznym elementem. Podobnie Manuel Larsenet, również nos jest takim elementem rozpoznawczym dla tego autora. Nie we wszystkich jego pracach i pewnie z Urasawą może też nie we wszystkich, bo wszystkich nie poznałem, ale tak jest w tej historii. Co ważne, dalej, kadry są bardzo przejrzyste, bardzo czytelne. Nie mamy tutaj jakby problemu ze zidentyfikowaniem tego, co się na nich znajduje. Zawartość jest przejrzysta, jasna, klarowna. Wiemy dokładnie, na co patrzymy, co widzimy, co się dzieje w poszczególnych scenach, jak ta akcja się rozgrywa. Dymki również są wkomponowane w taki sposób, że nie mamy problemu raz z ukryciem gdzieś grafik pod nimi. Nie, nic takiego ważnego się tutaj nie ukryje przed nami, bo te dymki są naprawdę bardzo dobrze wpasowane. Też tekst w tych dymkach dobrze wyjustowany, dobrze osadzony, nie jest ani za duży, ani za mały. Także daje nam to taką pewną przejrzystość tych grafik. Nawet oczywiście wiemy, dymki, w których mamy narratora, myśli bohatera, one są kwadratowe, natomiast te, w których są wypowiadane dialogi, są zaokrąglone i to też jest jakby taki element, który bardzo łatwo pozwala przebrnąć przez tą historię. Zatem manga czyta się generalnie dosyć szybko, a kreska autora sprawia, że jakoś tak bardzo długo nie zawieszamy na niej wzroku i im dłużej czytamy, tym bardziej łatwiej jakby weryfikujemy, kto jest kim w tej historii i co tutaj nam się dzieje. Zatem, dla kogo jest to manga? Myślę, że przede wszystkim dla fanów Urasawy, również dla osób, które może, tak jak tematycznie powiedziałem, są zainteresowane wątkami teorii spiskowych, motywów polityczno-obyczajowych, tajemnic, jakichś kwestii związanych z rysowaniem samym w sobie, no bo mamy tutaj wątek takiego przenikania się komiksu w komiksie, czyli trochę takiej incepcji też, tak? Nie chcę za bardzo tego zgłębiać, bo uważam, że byłoby to zbyt spoilerogenne. Ale dla takich osób warto byłoby po ten komiks sięgnąć. Mnie on bardzo zaciekawił, przede wszystkim swoją złożonością, bo fabuła po pierwszym tomie absolutnie niczego nie wyjaśnia. Stawia wiele pytań przed czytelnikiem, przed samym bohaterem, który tak naprawdę nie rozumie tego, co się wokół niego dzieje. Więc jeśli lubicie takie wątki, skomplikowane, myślę, historie kryminalne, bo jest to też taki kryminał, trochę thriller, trochę kryminał, taki z mocami nadprzyrodzonymi, bo te elementy też się tutaj pojawiają, to zdecydowanie polecam. Może nie jest to pierwszy tytuł, który bym polecił, bo ja uważam, że warto najpierw sięgnąć po Pluto od Urasawy. Ja od niego zaczynałem, bardzo dobrze mi się czytało. Natomiast jako uzupełnienie przy Monsterze, przy Chłopakach, jak najbardziej Billy Bat powinien każdemu fanowi mangi przypaść do gustu, szczególnie fanowi dojrzałemu, bo tak jak tutaj chyba też wydawca wspomina, tak, jest to komiks dla dorosłych, komiks dla dojrzałego czytelnika. Jeśli tego nie zrobiłem, to jeszcze tutaj stopka redakcyjna, bardzo proszę, komiks z miękkiej oprawy ze skrzydełkami. Bardzo serdecznie polecam, sięgajcie po Billy'ego Bata, warto. I ode mnie to wszystko w tym filmie, do zobaczenia, zapraszam Was do komentowania, zaglądania do innych starszych moich filmów. Trzymajcie się, na razie, cześć.